Dzień dobry Państwu, jestem Kazimierz. Znajdujemy się na budowie radioteleskopu 13 metrów średnicy w Cieszyncinie. Jesteśmy tutaj obok szkoły w Cieszyncinie i jest w trakcie montażu czasza radioteleskopu. Dzisiaj od rana żeśmy rozpoczęli, 12 grudnia 2014 rok. Zapowiedziane były huragany i wiatry, ale dzięki siłom wyższym jest spokój, jest dźwig 80-tonowy. Została postawiona najpierw noga na fundamencie i wszystko idealnie się zgodziło. Chodziło o to, że tam jest 16 kotew, musiało trafić dokładnie w 16 otworów kołnierza i to moja obawa od wielu miesięcy była, żeby to było wykonane idealnie, dokładnie i udało się idealnie, dokładnie wykonać. Także noga już jest tam przekręcona od środka, od wewnątrz i potem nastąpiło założenie czaszy, zainstalowanie czaszy. Czasza była wcześniej skręcona, już kilka tygodni temu i dźwig podniósł do góry, postawił tam do góry i tam są trzy punkty styczności, dwa to są zawiasy i trzeci punkt styczności montażowy to jest od siłownika podnoszenia do góry i na dół. No i to w tej chwili jest w trakcie montażu, to znaczy już zostały skontaktowane, założone śruby i nakrętki i są w tej chwili w trakcie odpowiedniego nakręcania i dokręcania. Także od rana montaż za pomocą dźwigu rozpoczął się od przykręcenia tych siłowników, przytwierdzenia, one były osobno, przytwierdzenia do tej nogi. Najpierw siłownik ten duży podnoszenia, opuszczania, następnie ten siłownik obrotu, zostały precyzyjnie przyłożone, dokręcone i to gra. Do zakończenia montażu jeszcze zostało zainstalowanie tego trójnogu, który tu widzimy, proszę pokazać, trójnóg, tak. I to słoneczko to jest tak zwane zwierciadło wtórne, które zbiera wszystkie te promieniowanie radiowe i to promieniowanie posyła przez taki przewód do odbiornika. Chcę jeszcze dodać, że jest bardzo szybko montowany ten radioteleskop. Tak, dobrze Piotrze, zauważyłeś. Dwie godziny już. Pół do ósmej, tak, a jest godzina dziesiąta. W tej chwili godzina dziesiąta, że znacznie szybciej niż żeśmy planowali, jesteśmy z czasem do przodu. Także wszystko bardzo ładnie wypadło. Tak. Dzięki, to na razie tyle, proszę Państwa.